Po raz kolejny witam z Akademii Ekonomicznej. Andrzej Mecherzyński, Wiktor Krakowski, Festiwal Górski, a moim gościem jest Janusz Majer, szef programu Polskie Himalaje, którego częścią jest polski himalaizm zimowy. Januszu, ja do ciebie z jednym pytaniem. Jakiś czas temu, no, w wyniku wydarzeń tragicznych pojawiły się w polskich mediach głosy, chyba najgłośniejszy z nich to był artykuł profesora Jacka Hołówki, które nie tylko podważały wartość tego, co środowisko wspinaczkowe robi zimą w Himalajach, ale wręcz formułowały oskarżenia o charakterze moralnym. Ja mam dla ciebie jedno pytanie. Jak ty odnajdujesz, jak definiujesz wspinanie w Himalajach zimą, podejmowanie tego rodzaju wyzwań jako wartość, której można poświęcić całe swoje życie, wszystkie swoje starania jako sens życia ludzkiego? No jeżeli popatrzymy na historię tego wspinania, czy to w Tatrach, czy w Alpach, to tak jak były przejścia letnie, to później ludzie zaczęli robić te same drogi, czy wchodzić na te same szczyty zimą. I to, że Zawada wymyślił sobie ten zimowy sezon w Himalajach, to myślę, że to było coś naturalnego. Tak. Na pewno ta zima w Himalajach, a szczególnie w Karakorum, stawia no, dosyć duże wymagania i fizyczne, i może etyczne, ale o tej etyce bym może próbował powiedzieć później. Natomiast no, jest ta naturalna sprawa, sezon zimowy w górach, w różnych górach, tych niższych, ludzie przyjmują to jako rzecz naturalną. Więc może dlaczego tu jest taki wielki znak zapytania, jeżeli chodzi o Himalaje. Też mi się wydaje, że to jest normalna sprawa. I jest ta magia ośmiotysięczników i to pierwsze wejście na ośmiotysięczniki, ale ja sądzę, że nawet jak zdobędzie się K2, to ten sezon zimowy w Himalajach będzie trwał dalej. Jest masę szczytów, które można zdobywać zimą, może trochę niższych. Są później te trudne ściany czy granie i to wydaje się, że to będzie drogą taką naturalną. Natomiast jeżeli chodzi o te wyzwania etyczne, to te wyzwania etyczne, to chyba one są niezależne od tego, czy to jest lato, czy to jest zima. Sądzę, że to zdanie, które profesor Hołówka w swoim artykule tam prezentował, no, zrodziło się z pewnego jak gdyby niezrozumienia do końca tych historii. On był raz zaproszony na nasz ten panel dyskusyjny, posłuchał sobie trochę i nagle poczuł, że jest specjalistą od tych ludzi, którzy tam się wypowiadali. I te swoje sądy wyraził, ale no i, akurat odniósł się do pewnych tragedii, do jednej właściwie wielkiej tragedii, która wtedy się tam zdarzyła na Broad Peaku, ale można podać przykłady zupełnie inne i to nawet z tych polskich wypraw, czy nawet z tego programu Polskie Himalaje Zimowy. Ja może przypomnę, że w 2014 roku była ta nasza wyprawa na K2, była wyprawa letnia na Broad Peak Middle. No i wtedy na tym Broad Peaku Middle była taka sytuacja, że Kacper Tekieli, który był w bazie, dzwoni tam do obozu trzeciego, że powyżej obozu trzeciego, zaraz pod przełęczą, właściwie umiera wspinacz z Tajwanu i trzeba mu pomóc. Ten telefon odebrał Maniek, jak go nazywali, czyli Mariusz Grudzień. Mariusz Grudzień, który jest ratownikiem GoPro. A tak się złożyło, że on nie miał takiej jeszcze dobrej aklimatyzacji, bo to było jego pierwsze wejście tam na T7-100.
Ale co on wtedy zrobił? To przytoczę jego relacji. Nie? On powiedział tak, no jestem ratownikiem GOPR-u, składałem kiedyś tą znaną przysięgę. Człowiek potrzebuje pomocy w górach, więc idę. No, wziął tą butlę z tlenem, ponieważ on też miał duże doświadczenie, jeżeli chodzi o te zabezpieczenie medyczne, czyli wziął odpowiednie lekarstwa. Z nim poszedł Grzesiu Bielejec, próbował jeszcze im towarzyszyć Chmielu, czyli Marek Chmielarski, który dopiero co zszedł z wierzchołka, no ale się okazało, że tam ma za bardzo przemoczone buty i w końcu dotarli w dwójkę do tego chińskiego wspinacza z Tajwanu. Podano mu tlen, odpowiednie lekarstwa i facet przeżył. No. I kolejna taka sytuacja pomocy była na tej wyprawie na K2 w tym samym sezonie. Janusz Gołąb, Marcin Kaczkan, z kolei Artur Małek i Paweł Chmielarski no, spotykają kurde, umierającą Amerykankę, gdzie Sherpa ją opuścił i oni tego Sherpę jeszcze go łapią gdzieś tam po drodze i mówi, hej, co ten twój kin? Ona nie żyje, nie? No, ci podeszli, podali jej właśnie, bo tam tego tlenu z tych wypraw komercyjnych było po drodze trochę, no więc jej podali tlen, ocucili, sprowadzili do swojego obozu, kazali temu Sherpie się nią zająć i tego. Czyli takie sytuacje też się w górach zdarzają, więc nie próbujmy no, poprzez jedną sytuację, którą też można tłumaczyć w różny sposób, no bo różnie to było, jak już Adam wszedł na ten wierzchołek i zaczął schodzić, no to wtedy mogli schodzić wszyscy razem, bo wyprawa osiągnęła ten cel. No, a na to się możemy zgodzić, że takim liderem naturalnym tego zespołu szturmowego był Maciek, który miał największe doświadczenie i też sobie nie wyobrażam, żeby Adam mógł wtedy Maćkowi powiedzieć, chłopie, no szczyt jest zdobyty, schodzimy. No, także tyle chyba, no nie wiem. A czy ten czynnik ryzyka, który nie da się ukryć w Himalajach, w najwyższych górach, na 8-tysięcznikach, 7-tysięcznikach zdobywanych zimą, jest bez porównania, prawda, większe niż w jakichkolwiek innych w ogóle kontekstach wspinaczkowych, jakie istnieją. Czy on ma twoim zdaniem charakter też w cudzysłowie dodatkowego atraktora, to znaczy idziemy tam, bo jest bardzo niebezpiecznie, czy celem jest raczej zdobycie góry zimą, wiadomo to są trudniejsze warunki, a ryzyko jest złem koniecznym, z którym godzimy się mierzyć, ale ze względu na cel ostateczny, który jest gdzie indziej na szczycie. Ja sądzę, że zarówno taternictwo, alpinizm czy ten himalaizm ma wkalkulowany ten stopień ryzyka w tą działalność. Co innego jest wspinanie się po ubezpieczonych ścianach, gdzie to ryzyko jest jak gdyby zminimalizowane z natury. Natomiast bez tego ryzyka to no, sama istota alpinizmu się zatraca, bo to historycznie rzecz biorąc, cały czas to ryzyko było w to wkalkulowane. Tylko że no, trzeba umieć wyważyć tą sprawę, na jaki poziom ryzyka się decydujemy. I no, przypomnę, że Dougal Huston napisał taką książkę, która miała tytuł Calculated Risk, gdzie to jego credo wspinaczkowe było właśnie wyłożone przez to, że czasami potrafi się to ryzyko no, ograniczyć, wymierzyć, skalkulować. Ale nie sądzę, że to jest zawsze prawda. Ja sądzę tak, że jeżeli się człowiek już decyduje na te, powiedzmy, spotkanie z tymi ekstremalnymi warunkami, nieomalże
granicznymi warunkami, jeżeli chodzi o wydolność, to musi mieć z jednej, jeżeli chce osiągnąć pewien tam w cudzysłowie sukces w tej działalności, to z jednej strony musi posiadać umiejętność motywowania siebie do tego, ale z drugiej strony powinien mieć z tyłu głowy aktywny instynkt samozachowawczy, który mu powie, że w pewnym momencie chyba już jest za blisko, zbliżyłeś się tej granicy i powinieneś zawrócić. To jest tyle. Wiem, że to jest dosyć trudne do zrobienia. No my się, przygotowując tą ekipę do między innymi do tej wyprawy na K2, próbowaliśmy robić takie właśnie szkolenia czy ćwiczenia z tego podejmowania decyzji w ekstremalnych warunkach, jak wtedy się zachować. Wydaje się, że człowiek już na tej dużej wysokości, przy małej tej zawartości tlenu, mózg pracuje troszkę inaczej i do takiej oceny, realnej oceny tej sytuacji, jednak powinien o taką ocenę realną tej sytuacji powinien zadbać jednak ktoś, kto jest w bazie i kto obserwuje, widzi to wszystko. I dlatego bardzo ważna jest tutaj łączność, której na tym Broad Peaku gdyby brakowało. No i tyle. No i jeżeli ci ludzie, którzy są w bazie, oceniają to, że już jest za daleko, za dużo tego ryzyka, że powinien zespół zawrócić, to ten zespół powinien zawrócić. Dziękuję Ci, Januszu. Bardzo uprzejmie to był, proszę Państwa, Janusz Majer, a ja postaram się jeszcze inne osoby, które są najbliżej polskiego himalaizmu, tego najwyższego polskiego himalaizmu, poprosić o odpowiedź na to samo pytanie. Na razie to wszystko z Akademii Ekonomicznej. Dziękuję za uwagę. Andrzej Mechyrzyński, Wiktor.